W Rybniku powstaną mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Miasto dostało prawie 4 miliony złotych z funduszy unijnych na remont ponad 40 pustostanów. Te mieszkania są dostarczane na poziomie, na który pozwala nam taka naturalna fluktuacja czy wymiana najemców. No, na pewno nie jest to poziom jakiś zadowalający, natomiast miasto w tej chwili nie dysponuje środkami, żeby budować nowe lokale socjalne. A te lokale, które są objęte tym projektem, nazwijmy to ukraińskim, one, mówiąc wprost, byłyby pustostanami jeszcze przez kilka lat. Tanie w utrzymaniu mieszkania mają umożliwić usamodzielnienie się uchodźców w Polsce. Unijne dofinansowanie ma pokryć 100% kosztów inwestycji. Miasto ogłosiło już przetarg na remont pustostanów. Według założeń mieszkania mają być gotowe najpóźniej do końca tego roku. Wszystkie znajdują się w kilku budynkach w dzielnicy Boguszowice. Gdy objęte programem mieszkania przestaną pełnić funkcję zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, zostaną udostępnione na mieszkania socjalne dla innych mieszkańców Rybnika.